cześć, witajcie piraci w 38 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Ostatnio żeśmy śledzili naszego gubernatora Rogersa. Nie pamiętam, jak on dokładnie się tam nazywa. Wiem, że to był Rogers. No i tak go ubijemy kiedyś. Może być tego pewny. Zaznaczyłem sobie już na minimapie sklep, bo chcę zmienić, wiecie, odzienie. Takie mi zbytecznie nie odpowiada, a tylko bardziej psuje klimat. Może i wygląda jak zwykły pirat, a bardziej wolałbym to karmazynowe odzienie. No yo, ziomek, odzienie. O, płaszcz pirata, odzienie z karmazynowym płaszczem. Ale to chyba gdzieś mam odblokowane. Jest, odzienie kapra. Ale przeczytam sobie. Czerwony płaszcz lubiany przez hiszpańską arystokrację. Noszony przez wielu, którzy chcieli wyrazić swoją drogę, dziewając się w niego. Zestawy mieczy. Może jakiś mieczek sobie kupimy. Chociaż widzę, że tutaj są bardzo słabiutkie. Na razie dobre są kordelasy kaperskie. Pies pirackie garłacze. Szukam czegoś tutaj ciekawego. O, może sobie ammo doładujemy. Tak, żeby po prostu wydać trochę kasy na jakieś ważne rzeczy. Tutaj dzieła sztuki mnie to kompletnie nie interesują. One mi się nie przydadzą, tak w zasadzie. Nie będę tego sprzedawał. Zobaczę, czy może jakieś ulepszenie sobie walnę. Bo przydałoby mi się kość żarłacza białego. Dałbym sobie upgrade tego zdrowia. Dobra. To były te kości żarłacza białego. Chwileczkę, no może jednak coś sprzedam. Ten cukier sprzedam z rumem. Co mi tam hajs warto wydawać. Ej, masz mi tu kupić te kości żarłacza białego, dziękuję. Okej, okay, żarłacz biały. Dajmy sobie jeszcze ostatni upgrade zdrowia, żebyśmy mieli już na maksa zdrowie. Okej, wytwarzanie jest pięknie, mamy już upgrade zdrowia na maksa. Co jeszcze takiego musimy, to jeszcze trzeba było zrobić strzałki usypiające i dalej już nie da się, bo trzeba tu ukończyć więcej misji fabularnych. Strzałki z liną, a bo będą potem, to mamy, to jeszcze by się przydało. Szczerze to już mamy niewiele upgrade'ów, bo tylko te odzienia. Szczerze to odzienie myśliwego byłoby dobre. To, no to już mamy niewiele upgrade'ów, bo i tak większość żeśmy zrobili. Dostępne, pozyskane, no dużo już tego jest, więc w sumie... No i jest co potem upgrade'ować. Dobra, ulepszenia Edwarda, no dalej stoją na tym poziomie. Okej, dobra. Zdrowia już mamy full, maksimum. Więc może się już weźmiemy za coś konkretnego. Okej, dobra, biegniemy na naszej misji. Chyba że coś zrobimy jeszcze konkretnego, to wtedy nie ma sprawy. Okej. No trochę odcinków już jest zapasowych. Parę odcinków też już powrzucałem z tych zapasówek. Więc co nieco już macie do oglądania. Okej, dobra. Jest. Kto tam stoi? A ten... kto konkretnie? Nie mogę go rozpoznać. Chyba ten, Hordigold. Spisek prochowy. Zobaczymy, co to będzie. Look at him. Turncoat.
Makes me bloody ill to think on how many times I put up with Horny Gold and his self-righteous shite. Nie, to nie jest Horny Gold. Verily, you are a man of principle, Captain Horny Gold. A man I believe I can trust with my best ideas. Faith, and we'll survive this, Charles, with our pride intact. That's confidence. You brewed a plan I might get a taste of? Nassau is over, that's plain to see. I say we skip out tonight and regroup at my compound. Fair enough, what's your angle? Pięknie. The Brits have brought their supplies ashore, see? If we nick some gunpowder and pine pitch, we can build a fire ship and send it straight at the blockade, blasting it to smithereens. Dobre. Aye. We'll use Rackham's ship. You're a capable captain. My conscience is clear. Right. When you get the gunpowder, I'll secure the pine pitch. No, okej. Okay. Nie ma sprawy. No to zaczynamy misję. Widzę, że się zrozumieliśmy z tym typem. Wykradnij 4 beczki z prochem, zgładź 4 strażników w jednej serii zabójstw, użyj dmuchawki przeciwko komu? Przeciwko strażnikom. Dobra, dmuchawki. Jest, czyli ogólnie dmuchawki. Możemy i tego. I zabić 4 w jednej serii, dobra. Dobra, tu już mamy proch. Tam jest ten proch. Okej, okay, tylko co to możemy konkretnego zrobić? Bo widzę, że niezbyt. A tam mamy tylko strażników jeszcze na głowie. O, patrzcie, patrzcie, dmuchawki użyjemy. Czekaj. Yep. O, zaliczyło mi. Dobra, to pewnie zwróci uwagę strażników. Chwileczkę. Może teraz berserker. O, berserker. Yep. Dobra, może to teraz zwróci ich uwagę i zaczną się patyczkować. Yep. Trochę tu zrobimy sieczki. Ale to dobrze przynajmniej. Popatrzymy sobie, co te idioty robią. Pozabijają się po prostu. O, jeszcze oni będą walczyć. Co on robi? Czemu on cofa? O kurde. A, odsuwali się od tej bomby. No, bijcie się siekierami. Jak takie kozaki z was. Wow. Cały czas tymi granatami rzucają na okrągło. Ale dostał. Kurde, ten to ma przewagę nad tym smrodem. A, teraz rzucił granatem. Myśli, że go zabije, ale dostał. O, zareagował. Temu damy usypiającą, chyba że zginie jeszcze. O kurde. Dobra, strzałka usypiająca. Tego już nie sięgniemy. Ale patrzcie. Coś kombinują. Kurde. Za krzaki, idioto. Aj ty. Dobra, chcecie walki? Będziemy mieć walkę. No, dajcie mi miecze wyciągnąć. No, tak, taki kozak z ciebie? Dobra, musimy jakoś to zrobić, żeby była seria tych 4 zabójstw. Niech on się rozbudzi. Okej, okay, to akurat będzie mieć serię 4 zabójstw. No patrzcie, nie, zniszczyli moje plany. Wszystko przez te sypy granaty. Ej, 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 panie, panie! O, dostał. Okej.
Ojojojoj, czekaj, może będzie szansa któregoś przeszukać? Nie ma. Dobra. Bierzemy te nasze beczki z prochem. Patrz, tu jeszcze jest typo. Cichutko. Nie. Dobra. Wezmę twój sztelet. Się może przydać. Dobra. Chodź tu. Nic ci nie zrobimy. Tylko cię posmyramy trochę po tej szyi. Najwyżej nie przeżyjesz. Je. Dobra. Dostał. O, o, o. Przeszukamy cię. Pewnie będziesz miał coś wartościowego. A zawsze to będzie coś. Dobra. Sztylecik kolejny. Zbierzemy sobie od ciebie. Gdzieś tu jest ta beczka z prochem. Jest. A teraz trzeba ukraść. Trochę to czasu nam zajmie, w sumie. Dobra. Mamy kolejne beczki do przeszukania. Dobra, najlepiej dmuchawy usypiające. Dobra. Tak ich tu przyjdzie więcej. To jest pewne. Jeb, skopać tych typów. Dobre. Ładna tortura. Oh fucking shit. Dobra, przyszli na wojnę. Niech przyjdzie ich tu więcej. Raz już będzie piękna sieczka. Jeb. Jeb. Dobra. Okej, zrobione. Ale sieczka. Padacie wszyscy. Tak jest. No ładnie, żeś ich tu posiekał, Edward. To było piękne. I na to liczyłem. Dobra, przeszukaj tego typa. Pewnie miał coś. Sprawdzę jeszcze innych typów. Ale pewnie gówno mają. No to możemy sprawdzać kolejną prochownię. Pewnie będą mieli tego w cholerę. Ale wiecie, warto sprawdzić. O kurde. Troszeczkę znowu ścina, ale staram nie zwracać się na to uwagi. Schody królowej. Ciekawy jestem tylko jakiej królowej. Dobra. Teraz zrobimy trochę chaosu. Dobra. Ty, synek mnie zauważył. No, teraz już mnie nie zobaczy, bo będzie musiał z nim walczyć. Jak dostał. Aj, spudłowałem. Dobra. No chodź, chodź, chodź tu. Na razie. Nie. Yeah. Dobra. Jeszcze parę osób tutaj wykorzystamy jako... O, proszę. Jep. Jep. Teraz takie BAM! O, nie wyszło mi. Tak, tak planowałem, ale mi nie wyszło. Ty, panie! Ty masz już pistola. Proszę. Dostał. Teraz już taki nie będzie kozak, nie? No. Ja myślę. Dobra, biegniemy dalej. Czas ucieka. My tu musimy ich po prostu zmiażdżyć. O kurde, aż tyle ludzi się zdziwiło. Dobra. Chcecie walki? Będzie walki. Jep. Aaa, jaka miazga. Jep. Dobra, poszło.
Poszło. Dobra. Przeszykujemy beczkę z prochem. Numer 2. Podlotowo. Jeszcze mamy skrzyneczkę. Już sobie ją weźmiemy. Trochę golda nam dojdzie. Synek mnie zaraz tu... Jest, przeszkodziłem mu. Nie będzie mnie tu obstrzeliwał. No i spadł typo. O kurde, przyszedł. Jak dostał! Się złożył ładnie do tej bomby. No i dostał. Dobra, jeszcze tu mamy punkt widokowy, który sobie odświeżymy. Nie chciało mi się zbytecznie odświeżać tych punktów na stałe, ale w czasie misji jak najbardziej mogę to zrobić, żeby po prostu zwiększyć i wydajność tej misji. Bo nie tylko musimy to robić, bo możemy jeszcze wiele rzeczy innych zrobić w czasie misji, żeby po prostu wydłużyć czas oglądania, jak i przyjemnego słuchania mojego komentarza. Lagi też atakują, ale to w mniejszej części. Dobra. Jeb. 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 Ten to musiał dostać już aż 3 nabojami, żeby zdechł. Ale zdechł, to najważniejsze. Czekaj. Przeładujemy sobie to ammo w końcu. Dobra. Dajesz koleś ammo. Pewnie będziesz miał, no właśnie. Tu, tutaj jakiś manuskrypt. Dobrze. Nie wiem, czemu tutaj zblokowało mnie. Dobra. Ale trzeba sięgnąć teraz po jakieś inne rzeczy. Tutaj mamy kolejny kuferek. Weźmiemy sobie go spokojnie. Tamten kurde trenuje jakąś szermierkę. A, czy ja mam tu kozaku 2 miecze? Chcesz się ze mną stawić? Jak chcesz, tylko wiesz. Marnie siekasz! Patrz jak ja cię tu rozsiekam. O, proszę. Już cię nie ma. Bam! 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 Zdychają pięknie. Uwaga. Kurde, no dałem się wykryć. Ty! Nie bądź taki od razu do przodu. O, dostał. Ze mną nie macie szans. Nigdy. O, przy okazji sobie trochę odzyskam amunicji. Jep. Trochę powalczymy z tymi idiotami. Myślę, że to jest banał, jeśli chodzi o to. A, tylko jeden nabój, no serio. Wstyd, wstyd, o, dziękuję. Dobra, możemy iść dalej. Biegiem, fastem, sprintem, czymkolwiek. Ciebie tutaj z krzaczku ładnie zdejmiemy, żebyś mi tu problemów nie sprawiał. Ogólnie Edward już stał się... Znaczy jeszcze nie jest oficjalnie asasynem, ale już wszystko robi w tym kierunku, żeby nim zostać na najlepsze sposoby. Na co mamy lokalizację celu? Nie, kamal. No kurde! Pochuj mi ten magazyn. Aha, bo ten... klucznika trzeba znaleźć. Ale kurde, to jest strata czasu póki co. Dobra, znaleźliśmy już chyba tego ciula. Dobra, trzeba uważać. A to przy okazji weźmiemy to, co tam. Dobra. Ten klucznik się teraz tam udaje. Okej, okay, zebraliśmy sobie fragment. O kurde. Chwileczkę, mam taki pomysł. O proszę.
Dobra. Nie zauważy mnie. O, on teraz zrobi swoje. Rozwścieczy każdego. Chwileczkę. Ty, nie ma. Nie będziesz mi tu dzwonił. No, walczcie ze mną, jak takie kozaki z was. O, ty. Nie będziemy się z wami tak pieprzyć. To tylko strata czasu. Okay. Zrobimy to, co trzeba. Kurde, zdychaj, ostatni, kurcze. Pięknie, dobra. Klucznika przeszukujemy. Dobra, bierzemy cały magazyn. Dobra, pięknie. Mamy nasz kochany łup. Tak, kontynuujemy. To w sumie możemy już pominąć, bo przecież to i tak wiele razy widzieliście. Ale bierzcie co trzeba, żyjcie z godnością. No i zapłacę wam oczywiście za kradzież. Pięknie. Dobra. To kontynuujemy te beczki z prochem. Bo w końcu nie zrobimy tego. Będzie problem. Ale skoro oczyściliśmy teren, to mamy teraz ułatwienie. Jeżeli chodzi o dostęp do beczki z prochem. I będzie lepiej. Dobra. I sięgamy teraz po ostatni. Okej, okay, już wróciłem. Ktoś musiał oczywiście do mnie zadzwonić. Tradycja, nie pytajcie lepiej kto. Oto moja prywatna sprawa. Kto dzwonił? Okej. Wespniemy się jeszcze na ten punkt widokowy. Tak, żeby po prostu sobie go odświeżyć. Okej, idzie łatwiutko. Chwileczkę, to jest jakaś jeszcze skrzynia, którą bym sobie wziął. O, proszę, tutaj mamy. Jep. Dobra, wspinaj się na ten punkt. Chciałem już powiedzieć hej tam. Ale to jest na Jedward przecież. Żebym się nie pomylił z tym poprzednim. Dobra. Czy z tym następcą? Bo Heitama jeszcze nie ma w tej części. Ale chyba będzie pokazany motyw Heitama, nie wiem. Nie jestem tego pewny. Ale to się jeszcze okaże, że w sumie. Idziemy teraz odświeżyć kolejny. Nie. Szczerze w sumie nie wiem, odświeżyć go czy nie. Idziemy po tą beczkę z prochem, bez gadania nawet. Dobra, mamy tu ostatnią beczyszkę. Ty patrz, tamten już naprawdę chciał zrobić swoje. Dobra, przeszukuj go. Dobra, zdążymy. Jest, no kurde. Ty frajerze. Dobra, chcecie walki, będzie walki. Yep. Ale dostanie zaraz bombę. Yep. Kurde, musiałem dostać. A, dostał. O, tu mamy tych strzelców. Nie ma, ze mną nie ma takich numerów. Dobra, już w końcu padli. Teraz możemy to spokojnie ukraść. Czyż nie? O, udało się. Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 38 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I oczywiście się tutaj z wami żegnam.
Trzymajcie się. Na razie. Yo, piraci.